Chciałbym jeszcze raz życzyć Wam Bożego błogosławieństwa. Wierzę, że dobry czas spędzimy tutaj wspólnie razem z Bożym Słowem. Być może na początku nie będziecie dostrzegać związku pomiędzy tym tekstem, który Dalek czytał jako tekst wprowadzający, ten tekst, który niósł sobie to wezwanie Pana Jezusa do nas, abyśmy byli doskonali, tak jak Ojciec Niebieski doskonały jest. Bo zaczniemy od takiej rzeczy, która jakiś czas temu mnie dosyć mocno zaabsorbowała. A był to w związku między innymi z tym, co studiowaliśmy w ubiegłym roku w szkole sobotniej w trzecim i w czwartym kwartale. Jak pamiętacie, studiowaliśmy wtedy listy. Pamiętacie jakie? Tak, list do Rzymian i do Galacji, właśnie, listy Pawłowe. I też być może taki dobór tematyki szkoły sobotniej związany był z tym, że w roku ubiegłym obchodziliśmy taką okrągłą 500. rocznicę reformacji, prawda? 500 lat upłynęło od tego symbolicznego, doniosłego wydarzenia, kiedy Marcin Luther publicznie wystąpił. I zastanawiałem się nad takim pytaniem, które zaczęło mnie nurtować, bo zobaczcie, kiedy rozmawiamy z ludźmi wierzącymi na temat zbawienia, na temat usprawiedliwienia, to gdzie sięgamy w naszych Bibliach? Do jakich fragmentów? Gdzie zazwyczaj zaglądamy? Kiedy mówimy o łasce, kiedy mówimy o usprawiedliwieniu, kiedy mówimy o... Sięgamy do listów Pawłowych, prawda? To jest taki główny materiał. Nawet zauważcie, że kiedy mówimy o reformacji i kiedy mówimy o tej przemianie, którą Marcin Luther doświadczył, no to co spowodowało tą przemianę? Który fragment Pisma Świętego? List do Rzymian, prawda? I w sumie, kiedy tak zaczniemy ten temat analizować, to może zrodzić się takie pytanie, że w zasadzie takim źródłem, czy ojcem tej idei, która dla nas jako protestantów jest bardzo bliska, jest tej idei, która kieruje nas w stronę łaski, która kieruje nas w stronę tej Bożej miłości, która jest bezwarunkowo do nas skierowana, to kierujemy się właśnie do apostoła Pawła. On staje się takim jak gdyby duchowym ojcem tej reformacji. I postawiłem sobie pytanie, no a co z Panem Jezusem? Czy czasem gdzieś Pan Jezus nie staje się tak jakby troszeczkę przedmiotowo potraktowany w tym wszystkim jako, owszem, pośrednik, ofiara, odkupiciel i tak dalej, ale jako do nauczyciela, to zwracamy się do świętego Pawła. I to było to pytanie, które mnie nurtowało. I kiedy zastanawiałem się nad początkiem drogi apostoła Pawła, to zauważyłem, że to była taka ciekawa droga, prawda? Bo on doznał takiej przemiany, która poprowadziła go od prześladowcy Kościoła, bo on był takim bardzo, można powiedzieć, złym człowiekiem, zresztą niektórzy do dzisiaj mu tego nie potrafią wybaczyć, tego zła, które on wyrządził wtedy wierzącym. Ale spotkał Jezusa, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, spotkał Pana Jezusa w drodze do Damaszku. I kiedy stracił wzrok, to trafił do uczniów, prawda? Tam spotkał się z Ananiaszem, przez kilka dni no, był wśród ludzi wierzących. Jak sądzicie, czy on wtedy ich nauczał? Czy apostoł Paweł w ciągu tych pierwszych dni nauczał tych uczniów, z którymi się spotkał? Ja raczej nie potrafię sobie tego wyobrazić i sądzę, że raczej siedział i z zapartym tchem słuchał. Prawdopodobnie wtedy jeszcze żadnych pisanych przekazów nie było i najprawdopodobniej słuchał relacji o tym, co tak całkiem świeżo się jeszcze przecież wydarzyło, kiedy Pan Jezus działał, kiedy dokonywał cudów, kiedy
kiedy uzdrawiał, ale również kiedy nauczał. I wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy apostoł Paweł tak naprawdę ukorzenił się w tym, co później pisał w swoich listach. I wydaje mi się, że taki wniosek można wyciągnąć, że to, co apostoł Paweł pisał, to, co dzisiaj mamy w swoich Bibliach, musi mieć swoje źródło w nauczaniu Jezusa Chrystusa. I właśnie pierwsza część naszego dzisiejszego studium to będzie takie amatorskie sprawdzenie, przyjrzenie się fragmentom z listów apostoła Pawła i przyjrzenie się fragmentom z Ewangelii. Będziemy chcieli tak sprawdzić, jak rzeczywiście nauczanie apostoła Pawła ma się do nauczania Pana Jezusa. Czy rzeczywiście możemy traktować Pawła jako ojca tej idei, którą jako protestanci pielęgnujemy? Czy też tak naprawdę ona ma swoje korzenie w nauczaniu Jezusa Chrystusa? Już zaraz otworzymy nasze Biblię, kilkanaście tekstów będziemy chcieli tutaj przytoczyć. Pozwólcie, że teraz zaproszę Was do tego, abyście tak jak siedzicie na swoich krzesłach, skłonili głowy do krótkiej modlitwy. Ukochany Ojcze nasz, który jesteś w niebie, oddajemy się teraz w Twoje ręce i prosimy, abyś przez swojego Świętego Ducha prowadził nasze umysły, nasze serca. Proszę, abyśmy byli otwarci na to słowo, które będziemy teraz czytać. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dzisiaj chciałbym podać kilka takich haseł, kilka takich idei, które w listach apostoła Pawła odnajdujemy i szybciutko popatrzeć na teksty z Pisma Świętego. I takim pierwszym pojęciem, które mi się nasunęło, kiedy pomyślałem o tym, żeby porównać tych dwóch nauczycieli, Pawła i Jezusa Chrystusa, to było pojęcie łaski. Prawda? Łaska to jest coś, co u apostoła Pawła bardzo często się pojawia. I zauważcie, że taki tekst, pierwszy z brzegu, weźmy list do Efezjan, drugi rozdział, 8, werset 8. To tam są takie słowa. Może nawet nie będziemy czytali całego tekstu krótkiego, ale tylko jego pierwszą część. List do Efezjan, drugi rozdział, werset 8. Albowiem, czym jesteście zbawieni? Jak tam jest napisane? Albowiem łaską zbawieni jesteście. Rzeczywiście, łaska, dar to jest to pojęcie, które apostoł Paweł bardzo, bardzo często akcentuje w swoich listach. A Pan Jezus? Co Pan Jezus mówił o łasce? Czy nauczał o łasce? Spróbujcie tak w pamięci poszperać. Mówił coś Pan Jezus o łasce? Ja się wspomogłem konkordancją i rzeczywiście w Ewangeliach łaska pojawia się parę razy, ale zazwyczaj to jest na przykład w takim ujęciu, jak apostoł Jan pisze, że to słowo było pełne łaski i prawdy, prawda? No ale Pan Jezus w swoich przypowieściach raczej tego słowa nie używał. I teraz rodzi się pytanie, czyżby to był wynalazek Pawła? Czyżby to Paweł wykoncypował i wymyślił? Na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, ale chciałbym, abyście pomyśleli teraz o przypowieściach Pana Jezusa. I jako pierwszej, abyście przypomnieli sobie przypowieść o złym słudze. Tym, który miał taki ogromny dług. I kiedy rozmawiał z tym panem, któremu był winien ogromne pieniądze, to doświadczył aktu łaski, prawda? Doświadczył czegoś, czego się nie spodziewał, czegoś, co być może go zaskoczyło, ale doświadczył łaski. Ale ten akt łaski, który w tej przypowieści dostrzegamy, to jednak chyba nie jest ta sama łaska, o której pisał apostoł Paweł, bo u apostoła Pawła ta łaska to nie jest coś takiego jednorazowego, ale ta łaska apostoła Pawła to jest takie coś, co wychodzi naprzeciw grzesznika, prawda? To jest coś, co jest takie aktywne, to jest coś, co jak to jeden z braci bardzo ładnie określił, co nas wyprzedza wręcz, prawda? To jest coś takie, to jest siła, która jest przepotężna i która grzesznika ogarnia. I chciałbym, abyście pomyśleli teraz o innej przypowieści Pana Jezusa, przypowieści o
synu marnotrawnym. Dostrzegacie łaskę w tej przypowieści. Zobaczcie, że ten ojciec czekający na swojego syna, to to jest dokładnie ten obraz łaski, o którym pisał apostoł Paweł. To jest ojciec, który czeka, który wyprzedza, który jest przygotowany, który robi wszystko, aby tego syna do siebie przyjąć. A więc mimo, że dosłownie Pan Jezus o łasce nie mówił w swoim nauczaniu, przynajmniej nie mamy tego odnotowanego w Ewangeliach, to jednak bardzo dokładnie widzimy ideę łaski, którą przesiąknięte jest całe nauczanie Pana Jezusa. Kolejne pojęcie, drugie pojęcie, które chciałbym, abyśmy porównali, jak wygląda u apostoła Pawła i u Pana Jezusa, to wiara. Prawda? Pierwsze to była łaska, drugie pojęcie to wiara. Dużo apostoł Paweł pisał o wierze? Bardzo często, prawda? Popatrzmy na ten sam tekst. List apostoła Pawła do Efezjan, 2 rozdział, 8 werset. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez co? Przez wiarę. Dobitnie apostoł Paweł wiarę tutaj podkreśla. A Pan Jezus o wierze coś mówił? Myślę, że nie musimy otwierać naszej Biblii, żeby zacytować fragment z 3 rozdziału Ewangelii Jana i tam werset 16, prawda? Albowiem tak, Bóg światu miłował, aby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bardzo mocno wiara w nauczaniu Pana Jezusa jest podkreślona. Więc zobaczcie, znowu mamy tutaj doskonałą zbieżność, jeśli chodzi o nauczanie apostoła Pawła i nauczanie Pana Jezusa. Takim kolejnym elementem, który w nauczaniu świętego Pawła dostrzegamy, to jest coś, co zatytułowałem przemiana. Czyli apostoł Paweł nie tylko mówi o Bożej łasce, nie tylko mówi o wierze, która jest taką odpowiedzią grzesznika, ale apostoł Paweł bardzo mocno podkreśla to, że człowiek, który z tą Bożą łaską się spotyka i wiara pojawia się w jego sercu, to już nie jest ten sam człowiek, który był wcześniej, prawda? Apostoł Paweł sam tego doświadczył, bo taką przemianę przeżył. Ale rzeczywiście o tej przemianie, o tym nowym życiu apostoł Paweł bardzo szeroko, w bardzo wielu miejscach pisze. I pozwólcie, że jako przykład weźmiemy fragment z listu do Rzymian. List do Rzymian, 6 rozdział. I tam wersety 3 i 4. List do Rzymian 6:3-4. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Prawda? Zobaczcie, to jest niesamowite, ta symbolika chrztu, tej śmierci starego człowieka, powstania do nowego życia. Apostoł Paweł w bardzo wielu miejscach bardzo mocno akcentuje tą sprawę. A Pan Jezus mówił coś o przemianie? Sięgnijmy znowu do tego 3 rozdziału Ewangelii Jana. Bardzo proszę, otwórzcie swoje Biblię. Ewangelia Jana, 3 rozdział, tam może 3 werset przeczytamy. W rozmowie z Nikodemem Pan Jezus wypowiedział takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Bardzo dobitnie Pan Jezus podkreślał dokładnie to, co później odnajdujemy w listach apostoła Pawła. Konieczna jest przemiana. Ale to 4 jest punkt tego naszego porównania. Apostoł Paweł również bardzo mocno podkreślał, że ta przemiana to nie jest kwestia, nie wiem, treningu, szkolenia, czy jakiegoś innego takiego czynnika, tylko jest to pewne nadprzyrodzone wydarzenie i bardzo mocno podkreślał rolę Ducha Świętego w tym przekształceniu. Bo zobaczcie, otwórzmy znowu list do Rzymian. To jest też kolejny przykładowy werset. Rozdział 8, wersety 8 i 9. Apostoł Paweł takie słowa zapisał. Ci zaś, którzy są w ciele,
Bogu podobać się nie mogą, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Bardzo, bardzo, bardzo dobitna myśl. Konieczne jest działanie Ducha Świętego. Bez Niego po prostu nie należymy do Jezusa Chrystusa. A co Pan Jezus mówił o dziele Ducha Świętego w kontekście tego przekształcenia, tej przemiany? Ja myślę, że znowu możemy wrócić do Ewangelii Jana, do 3 rozdziału. Tam kolejne wersety. Pamiętacie, że kiedy Pan Jezus powiedział Nikodemowi o tym, że musi się na nowo narodzić, ten był bardzo zdziwiony, prawda? I usłyszał bardzo, bardzo prostą odpowiedź. 5 werset. Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Zobaczcie, znowu bardzo, bardzo ścisła współzależność, bardzo dobra zgodność tego, co znajdujemy u Pawła i tego, co znajdujemy u Pana Jezusa, to, co zostało zanotowane w Ewangeliach. I 5 punkt, który sobie wypisałem, żeby porównać to, co nauczał apostoł Paweł z tym, co nauczał Pan Jezus, to jest coś, co nazwałem przykazania. I wybrałem w sumie jeden tekst. Być może on nie jest jakoś najszczęśliwiej wybrany, ale pozwólcie, że ten tekst przeczytamy. List apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 2 i wersety 14, 15 i 16. Tu oczywiście po tym studium, które mieliśmy w szkole sobotniej z listu do Galacjan, z listu do Rzymian, doskonale wiemy, jaka była otoczka tego, że apostoł Paweł w taki, a nie inny sposób pisał do tych chrześcijan, którzy chcieli się obrzezywać, bo uważali, że to jest warunek zbawienia. To jest bardzo, bardzo ważny ten kontekst. Ale popatrzmy na ten jeden tekst, który bardzo często ludzie podnoszą, kiedy wypowiadają się na temat przykazań. A ten tekst brzmi tak. List do Efezjan, 2 rozdział, 14, 15, 16. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Zobaczcie, że to jest pewien paradoks, że w dzisiejszych czasach bardzo wielu chrześcijan, ludzi, którzy uchwycili się tej łaski, ludzi, którzy mówią o tej wierze, nie są fanami przykazań, bazując na pewnych wypowiedziach, być może wyrwanych z kontekstu, ale bazując na pewnych wypowiedziach apostoła Pawła. No ale naszym celem dzisiaj jest porównanie nauczania Pawła i nauczania Jezusa Chrystusa. Założyliśmy, że powinna być między nimi zgodność. I co Pan Jezus mówił na temat przykazań? Proponuję tekst Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. I tam od wersetu 16 zapisana jest taka historia, kiedy do Pana Jezusa przyszedł ktoś, kogo znamy dzisiaj jako bogatego młodzieńca. I zadał bardzo proste pytanie. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Proste pytanie. Tutaj Pan Jezus jeszcze takie jakby dodatkowe pytanie, kontrpytanie mu stawia, bo mówi, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, to co? Przestrzegaj przykazań.
Chciałbym takie może dziwne pytanie wam postawić, ale jeżeli wyobrażacie sobie apostoła Pawła, to jak sądzicie, wyobrażacie sobie apostoła Pawła, który odpowiada komuś na pytanie, co zrobić, aby osiągnąć żywot wieczny, Pawła mówiącego, przestrzegaj przykazań? Wyobrażamy sobie? Zobaczcie, pewne stereotypy mamy w jakiś sposób zakodowane w sobie. Ale Pan Jezus powiedział, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Co ciekawe, mamy tutaj bardzo mocno doprecyzowane, bo werset 18 mówi mu, których, a Jezus rzekł, tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Jakie przykazania Pan Jezus wymienił? Wymienił fragment dekalogu. No właśnie. Jak pogodzić? Czy jest sprzeczność pomiędzy nauczaniem Pawła i nauczaniem Pana Jezusa? Czy jest to być może tylko taka pozorna sprzeczność? Niektórzy radzą sobie z tym fragmentem, z tą wypowiedzią Pana Jezusa w ten sposób, że mówią, że taka ironiczna była wypowiedź, prawda? Która miała pobudzić tego bogatego młodzieńca do myślenia. Ale, drodzy przyjaciele, to nie jest ironia, ponieważ jestem głęboko przekonany o tym, że to, o czym Pan Jezus mówił, to, co chciał uświadomić temu młodemu człowiekowi, to, że ten młody człowiek do tej pory bazował na tym, co apostoł Paweł nazwał uczynkami zakonu. Pan Jezus chciał powiedzieć, bo zobaczcie, co jest napisane dalej. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegoż mi jeszcze nie dostaje. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Widzicie to wezwanie? Przestrzegaj przykazań, ale nie według przestarzałej litery. To jest cytat z apostoła Pawła. Pan Jezus mówi, przestrzegaj przykazań, ale w nowości ducha. To jest dokładnie to, co apostoł Paweł pisał. I można jeszcze przytoczyć te teksty, które dzisiaj pojawiły się w lekcji szkoły sobotniej. Pamiętacie, że apostoł Paweł bardzo mocno podkreślił, że obrzeska i nieobrzezanie nic nie znaczą, tylko co się liczy. Są takie trzy teksty, które podobnie się zaczynają. Pamiętamy? Obrzezanie i nieobrzezanie nic nie znaczy, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Widzicie zbieżność między apostołem Pawłem a Panem Jezusem? W innym miejscu apostoł Paweł mówi, obrzezanie i nieobrzezanie nic nie znaczą, ale tylko co? Wiara, która jest czynna w miłości. I wreszcie, to też paradoks, że trzy są takie teksty. Obrzezanie i nieobrzezanie nic nie znaczy, ale nowe stworzenie. Zobacz, jak pięknie zazębia się tutaj nauczanie apostoła Pawła i nauczanie Pana Jezusa. Obaj wzywają nas do tego, abyśmy przestrzegali przykazań, ale nie według przestarzałej litery, ale w nowości ducha, w tym nowym stworzeniu, w tej wierze, która jest czynna w miłości. Takim kluczem do dalszego naszego rozważania będzie słowo, które w 21 wersecie się pojawiło, w tym 21 wersecie, który czytaliśmy. Bo zobaczcie, że bogaty młodzieniec pytał o taką prostą rzecz, bardzo praktyczną. Co zrobić, żeby osiągnąć żywot wieczny, prawda? To jest 21 werset. Ale Pan Jezus na końcu nie mówi, żeby osiągnąć żywot wieczny, to sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim i tak dalej, tylko mówi, a jeśli chcesz być doskonały. Co z tą doskonałością? Ta doskonałość pojawia się jeszcze w innym miejscu. Bardzo proszę, abyście przewrócili kilka kartek w swoich Bibliach na 5 rozdział Ewangelii Mateusza. I jest tam fragment
który Dalek czytał jako tekst wprowadzający do naszego studium. I ten tekst jest bardzo prosty i bardzo taki jednoznaczny. Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Co począć z tym tekstem? No bo do prostej rzeczy tutaj Pan Jezus nas wzywa. W zasadzie to trudno mówić o prostej, to jest rzecz, która jest niewyobrażalna nie dla was, ale dla mnie to jest coś, co jest tak wręcz dziwnie tutaj brzmi. Ale żeby zrozumieć to, o czym Pan Jezus tutaj mówi, warto zwrócić uwagę na słowo, które w tym tekście się pojawia. Takie słowo, kolejne słowo, klucz. Zauważcie, że Pan Jezus powiedział tutaj, bądźcie wy wtedy. To jest w ogóle takie dziwne słowo. Nie uważacie, używacie na co dzień słowa wtedy? To jest polskie słowo. Co to znaczy wtedy? Tak samo. No, ciekawa propozycja, dziękuję bardzo. Takie wobec tego. Aha. Tak, no, jedni z was kojarzą to z czasem, prawda, kiedyś, no może tak, ale tu chciałbym pociągnąć to co dalej, to bym zasugerował, wobec tego. Inaczej słowo wtedy można wyrazić takim może bardziej współczesnym określeniem więc, prawda? Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Dlaczego to słowo jest ważne tutaj w tym wersecie? Dlatego, że wskazuje, że ten werset to jest podsumowanie tego całego ciągu, który był wcześniej. Pan Jezus wypowiada się tutaj bardzo szeroko i na koniec tej swojej wypowiedzi mówi, a więc wobec tego, co usłyszeliście wcześniej, bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. A co było wcześniej? Jest to fragment tego, co nazywamy kazaniem na górze. I bibliści uważają, że ten logiczny ciąg zaczyna się od 17 wersetu. Że od 17 wersetu zaczyna się ten fragment, który Pan Jezus podsumował sformułowaniem a więc bądźcie doskonali. Tak spoglądam na zegarek i myślę, że bardzo skrótowo sobie powiemy to, co tutaj jest opisane. Ale przeczytajmy chociaż kilka tekstów w całości. Zauważcie, co jest od tego 17 wersetu napisane. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. To jest dodatkowy tutaj temat do rozważenia, czy jest taka możliwość, że żeby rozwiązać przykazanie i być najmniejszym w Królestwie Niebios, prawda? Ale to nie jest dzisiaj tematem naszego rozważania. Ale zwróćcie uwagę na 20 werset. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie jaka? Inna niż sprawiedliwość faryzeuszów i nauczanych w piśmie? Obfitsza. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I zobaczcie, w jaki sposób to się wiąże z tym, co Pan Jezus mówi bogatemu młodzieńcowi i z tym, czego nauczał apostoł Paweł. Ta sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów to jest to postępowanie według przestarzałej litery. To jest to postępowanie takie bardzo, bardzo formalne. To jest takie liczenie na to, że jakieś czyny gdzieś nas zaprowadzą. Natomiast ta obfitsza sprawiedliwość, to nie jest zanegowanie tych 10 przykazań, jak Pan Jezus powiedział, że ani jedna jota, ani jedna kreska z nich nie przeminie. Ale to jest służenie Bogu w nowości ducha. To jest to nowe stworzenie, o którym apostoł Paweł pisał. I to jest ta wiara, która jest czynna w miłości. I brzmi to bardzo fajnie, ale
od 21 wersetu zaczynają się schody. Zaczynają się schody dlatego, że Pan Jezus tutaj bardzo mocno stawia przed nami, bardzo wysoko stawia przed nami poprzeczkę. Bo zaczyna się coś, co znawcy od języka nazywają antytezami. Więc takie retoryczne figury, które Pan Jezus tutaj używa, w których przytacza jakieś słowa, a potem podkreśla i mówi, ale ja wam powiadam, że jest inaczej. I 21 werset. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie do sądu. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trudna sprawa, wysoko postawiona poprzeczka. Dalej, 27 werset. To tak skrótowo sobie tylko przytoczymy. Myślę, że to jest dobra lektura na sobotnie popołudnie. Polecam sobie i każdemu z nas. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Wysoko postawiona poprzeczka. Dalej. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywy przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Ale ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali. I tak dalej, i tak dalej. I 37 werset, być może dla wielu z nas ekstremalnie trudny. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. A co ponadto jest, to jest od złego. Kolejna antyteza. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Trudne? I chyba najtrudniejszy, ostatni wątek, 43 werset. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. To jest właśnie to, co Pan Jezus podkreślił, mówiąc, że nasza sprawiedliwość powinna być obfitsza niż sprawiedliwość faryzeuszy. Postępowanie według przestarzałej litery, choćby i wobec doskonałego, świętego prawa Bożego, to tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Bądźcie wy tedy doskonali, 48 werset, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Pozwólcie, że tak zmierzając do końca naszego rozważania, przytoczę dwa fragmenty. Pierwszy z nich pochodzi z książki, bardzo, bardzo fajnej, bardzo cennej moim zdaniem książki, która nosi tytuł Interpretując Słowo. Jest to książka, taka kompilacja różnych artykułów napisanych przez ludzi z Instytutu Badań Biblijnych. Jest tam taki rozdział, który wszystko chyba wyraża, którego tytuł wszystko w sobie wyraża, bo ten tytuł brzmi, co miał na myśli Jezus, gdy powiedział, że mamy być doskonali. I tam Tom Szeplew napisał takie słowa. Pozwólcie, że kilka zdań przeczytam. Greckie słowo oznaczające doskonałość w Ewangelii Mateusza 5,48 to teleios, które oznacza doskonały, bez wad, kompletny, pełny, rozwinięty, dojrzały, osiągający przeznaczenie lub cel. Kiedy coś jest w pełni dorosłe i osiągnęło swój cel, jest określane jako teleios, doskonały. Chrześcijańskie życie ma cel, jest nakierowane ku niebu. I teraz zwróćcie uwagę na kolejne dwa zdania. Bóg przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, ale nigdy nie pozostawia nas takimi, jakimi nas znalazł. Zabiera nas w drogę do chrześcijańskiej dojrzałości. Bardzo prosta myśl. Pozwólcie, że jeszcze raz ją przeczytam.
Bóg przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, ale nigdy nie pozostawia nas takimi, jakimi nas znalazł. Zabiera nas w drogę do chrześcijańskiej dojrzałości. I drugi fragment, który chciałbym zacytować, to fragment z komentarza do listu do Rzymian. Słowa, te, które przeczytamy, napisał Marcin Luther. I to jest jedno krótkie zdanie. Życie chrześcijańskie nie oznacza stania w miejscu, lecz przechodzenie od tego, co dobre, do tego, co lepsze. To właśnie bardzo, bardzo również prosta, taka krótka myśl, ale bardzo, bardzo głębokie. Życie chrześcijańskie nie oznacza stania w miejscu, lecz przechodzenie od tego, co dobre, do tego, co lepsze. Czy, może takie dziwne pytanie, ale pozwólcie, że tak je sformułuję. Czy dobrze wam jest w waszym chrześcijańskim życiu? Tak, mamy być przekonani o tym, co robimy. No, mamy być, no. Tak? Mamy być, no mamy, tak. Co z tego wynika. Druga część tego zdania już troszkę podważa po pierwsze. No właśnie. Wiecie, różne mamy koleje losu w naszym chrześcijańskim doświadczeniu. Różne doświadczenia, różne sytuacje, różne myśli nam chodzą po głowie. Ale, drodzy przyjaciele, nawet jeżeli jest wam dobrze, jesteście zadowoleni ze swojego statusu, z tego, że jesteście w Panu Jezusie, za to, że z tego, że zaufaliście, za to, że was swoją łaską objął, to pamiętajcie, że życie chrześcijańskie to nie jest stanie w miejscu. Nawet jak nam jest dobrze, to nie powinniśmy w miejscu stać, ponieważ chrześcijańskie życie, tu cytuję Marcina Luthera, to przechodzenie od tego, co dobre, do tego, co lepsze. I tak już w końcowej całkowicie myśli chciałbym zachęcić siebie i zachęcić każdego z nas tutaj, abyśmy mieli w naszych sercach to pragnienie wzrastania w Chrystusie. Abyśmy w naszych sercach mieli to pragnienie, aby uczyć się od Niego. Aby nawet jak ta poprzeczka wydaje się gdzieś tam jakoś niewiarygodnie wysoko przez Niego zawieszona, abyśmy chcieli za Nim podążać. Tym bardziej, że jak nas zapewnił, jest to możliwe, bo wszystko jest możliwe w mocy Ducha Świętego. Chciałbym życzyć wam Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia. Amen. Amen. Amen.